Sza, cicho sza, czas na ciszę. Już oddech jej coraz bliżej. Tego naprawdę ci brak, ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Sza, cicho sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Podejdź i zanurz się w nią, kryształowo i czysto i toń. Zanurz do dna. Swobodnie podjąć go. Tak, ma takie fajne, to niezłe to vibrato. To tak. Tak, syn! Bliżej masz do niej. Ciszej, ciszej. Tak, dobra, dawaj. Ty się odważyłaś Krzysztofa Cugowskiego piosenkę tak przywalić? Pierwsza dziewczyna w moim życiu. Jeszcze nie słyszałem, żeby jakaś dziewczyna się odważyła na to. A jednak, jak masz na imię? Wiktoria. Cześć Wiktoria, witamy w programie. Wiktoria, czyli zwycięstwo. Moja specjalna. Czyli no właśnie, tego się trzymam. Piękne imię, moja chrześnica ma tak samo na imię. Wiki, pozdrawiam cię serdecznie. Myślę, że to przeznaczenie. Tak, już nie powtarzamy, że jest to oczywiście imię zwycięstwa. Ja coś tutaj już czuję. Ja już też coś czuję tutaj. Dobrze, to ja jestem z tą Sonem Drużynianiem. No i przede wszystkim to, co nas urzekło na początku, jak zwykle obawiałem się o wibrato. Ja to już jakoś tak mam, że różne wibrata różnie na mnie działają. A tutaj była specyficzna sytuacja, ponieważ było świadome. Potrafiłaś na tym wibracie zrobić crescendo, czyli ozgłośnić jeden ton ten sam, po prostu dać nam coraz większe natężenie dźwięku. A już w refrenach to tym wibratem doładowałaś naprawdę mocno. Do pieca. Ale dobra, ale skoro już gadamy o tych wibratach, czy możesz zaśpiewać kawałek refrenu, ale w ogóle bez wibrata? Po prostu zakończ tą frazę długim dźwiękiem, naturalny, ale bez wibracji. Dasz postaram radę? Się. No to dajesz. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do niej. Nie, masz na takim krótkim jest oczywiście. Okay. Chodzi o długie dźwięki. Ciszej i ciszej i ciszej co dnia. Yeah! No. Tak. No i co? O to chodzi. Bo człowiek naturalnie nie wibruje. Tylko to jest jakiś zabieg, no. Mówisz i masz, no. Cieszę się bardzo, że masz to w sobie i zapraszamy cię serdecznie do naszej drużyny. Na pewno znajdzie się miejsce na trochę wibrata i na trochę nie wibrata u nas. Będziemy dodawać, odejmować, ale na pewno będziemy się dobrze bawić. Więc w razie czego zapraszamy. Ciekawe, na pewno ci zabroni. No dobra, Wiktoria, a czego ty lubisz słuchać? Ja głównie, no to siedzę w musicalu. A znasz taki musical Jesus Christ Superstar? Oczywiście. A wiesz, że Marek grał Jezusa? Grał Jezusa w Jesus Christ. W musicalu. Naprawdę? Tak, to jest najsłynniejszy pierwszy Jesus Jezus Christ Superstar. Kurczę. No ale skoro już jesteśmy przy temacie musicali, to jaki jest twój ulubiony? Bo jestem bardzo ciekawa. O matko, to jest bardzo trudne. Takie top 3, jak to Thompson zawsze mówi. Top 3. Top 3. To w top 3 będzie Hair oczywiście, klasyk. Też bardzo lubię. Hair? Hair, super. Tak. Hibisowskie. Aquarius. My starzy hibisi lubimy. Hair. Let the sunshine in. Jezu, kocham to. Ja też. To chodź do mnie, słuchaj, chodź do mnie, pośpiewamy jak sobie. Jak psiapsi, nie? Najlepsze. Razem let the sunshine in, Aquarius i tak dalej, bo ja też kocham Hair na maksa. Nie, chodź do mnie. Nie, chodź do mnie. Nauczy się, pokażę ci, jak się śpiewa dobrze. Popiszemy sobie trochę piosenek. Czekaj, czekaj, Marek, czekaj, bo ja tutaj do nas rozmawiam. Chodź, do nas, oni się będą kłócić. Przy mnie na pewno dostaniesz piękne piosenki. Oj, przy mnie też. O Boże. Jak zawsze tak oglądałam ten moment, to myślałam, to takie proste. A gdy to już stoję, nie, to nie jest wcale proste. W takim razie ja
Ja. Wybieram... Trudny wybór. Chłopaku. Tak jest! Tak jest! Wiki, dziękuję, nie pożałujesz. Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaufanie. No, królowo. Królowo nasza. Wiktoria, imię zwycięstwa. Jej. Tomeczku. Mamy to. Mamy That's to. A wrap. That's a wrap. No to tak, muszę zakończyć. A już było tak, że patrzyła po was i mówię, ciągle to samo. Miałam tak wielki mętlik, że po prostu z każdą sekundą myślałam o kimś innym. Ale mówię, nie no, przekonali mnie już na początku w sumie. Chociaż nawet tak myślałam, kurczę, może do pana Marka, tak mnie tymi musicalami przekonał, no ale nie, zostałam przy chłopakach. Bo ona lubi takich kolesiów, no. To jest młoda, no, się dziwi, że lubi młodych kolesiów. Tam chciała być blisko, no.